Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie. Dzisiaj czas na rozdziobią, na skróki wrony. Może tu niezbyt taki zachęcający, zresztą sama treść. No znowu jesteśmy, słuchajcie, przy powstaniu. Tym razem nie powstaniu listopadowym, ale powstaniu styczniowym. Jest to nowela autorstwa Stefana Żeromskiego, która składa się z trzech części. I ona zawiera aluzję do upadku powstania styczniowego. Nowela ukazała się po raz pierwszy w roku 1895 w zbiorze opowiadań pod tym samym tytułem. Tytuł stanowi aluzję do takiego utworu Pieśń o żołnierzu tułaczu. To była taka pieśń żołnierska, która zyskała dużą popularność, szczególnie w XIX wieku. Tekst powstał na podstawie takiej pieśni o kole rycerskim pochodzącym z XVI wieku. I aluzję do tej pieśni można znaleźć także we fragmencie koncertu Jankiela w Panu Tadeuszu, przede wszystkim także w Popiołach Żeromskiego, czy wspomnianym już tutaj utworze Rozdziobią nas kruki wrony. Być może kojarzy taki zespół Leo Czech, który również nawiązał do tej pieśni w piosence Koniec, znajdującej się w utworze Powstanie Warszawskie. To jakby takie główne nawiązanie. Natomiast sama treść utworu podzielona na trzy części. Pierwsza część dotyczy losów Szymona Winrycha, który tak naprawdę nazywa się Andrzej Borycki. I on przewozi zaopatrzenie do jednego z ostatnich walczących powstańczych oddziałów. Zostaje dostrzeżony przez wojsko rosyjskie i zabity. Druga część to taki bardzo naturalistyczny opis rozrywania ciała powstańca przez stado wron. A w trzeciej części pojawia się chłop, który okrada zwłoki powstańca z wartościowych przedmiotów, m.in. zabiera mu buty. I akcja utworu kończy się takim naturalistycznym opisem źle dobitego przez chłopa drugiego konia Winrycha, który złamanym kopytem odpędza od siebie wron. Jedno z najbardziej przejmujących opowiadań Żeromskiego przemawia ze względu na bardzo dramatyczną akcję, jak i także siłę, tą naturalistyczną siłę w opisie tych makabrycznych obrazów. Bardzo ciekawie poprowadzona jest tutaj narracja w kontekście właśnie takiego połączenia patosu, no bo jak mamy do czynienia ze śmiercią powstańca, żołnierza, rycerza, tak, do tych wątków jeszcze tutaj będziemy nawiązywać, a z drugiej strony pojawiają się dość powszechne w czasach młodopolskich takie sposoby kreowania pejzażu, w których jest bardzo dużo liryzmu, czyli środków stylistycznych, ale także wspomnianego już tutaj przeze mnie naturalizmu. Więc tak naprawdę myślę, że będziecie się skupiać na tych dwóch kwestiach, czyli z jednej strony to szokujące, naturalistyczne, surowe i makabryczne obrazy, w których nie znajdziemy nic, co przypominałoby nam na przykład romantyczne, liryczne, wzniosłe i patetyczne ujęcia śmierci takiego męczennika, tak, który ginie na polu walki. Do takich ujęć właśnie obrazy romantyczne czy dzieła romantyczne nas przygotowały czy przyzwyczaiły, tak? Bo wystarczy wspomnieć na przykład obrazy Artura Brodgera, taki cykl opowiadań właśnie Gloria Victis z Elizy Orzeszkowej, czy nawet Nad Niemnem, gdzie o powstaniu styczniowym mówi się na stojąco, tak? Albo nawet na kolanach, tak? Żeby zwrócić uwagę na poświęcenie tych ludzi. Wszystkie te utwory, one mitologizowały powstanie i były takie wzniosłe i egzaltowane. Powstańcy byli tam przedstawieni jako piękni, nieskazitelni moralnie, tak? Których stać na ofiarę z życia, na jakiś taki heroizm. Natomiast nasz bohater, ten bohater opowiadania Rozdziobią nas kruki wrony, Andrzej Borycki, ani w jednej chwili swojej wędrówki z bronią, ani nawet w momencie śmierci nie przypomina tych romantycznych męczenników. Bosymi stopami zapada się aż po kostki w błoto. Jest zmęczony, jest przemarznięty, żarł chciwie razowiec ze szperką i żłopał gorzałkę. A w chwili śmierci zasłania głowę rękoma i błaga o darowanie życia. W końcu jeden ohydnie rozpłatał mu brzuch, a drugi złamał klatkę piersiową. Rozbili butelkę na jego czaszce i podarli mu ostrogami policzki. W tej śmierci powstańca daleko, moi drodzy, od wzniosłości. W jednym z dołów kartoflanych spoczęły jego zwłoki. Znowu tutaj nie ma upiększeń, tak? A właśnie ta technika naturalistyczna pokazuje prawdziwy, sugestywny i bardzo przejmujący obraz no,
podlającej, powiedzmy szczerze, śmierć, tak? Która wydaje się, że jest swego rodzaju taką formą oskarżenia. Oskarżenia wobec kogo? W kogo ten utwór jest wymierzony? Tak? Kto ponosi odpowiedzialność za klęskę powstania i za to, w jaki sposób powstańcy giną? Częściowo odpowiedź na to pytanie pada w monologu wewnętrznym bohatera. Windrych poddaje ostrej krytyce całe społeczeństwo, które zbyt szybko się załamało. Nie wystarczyło temu społeczeństwu wytrwałości, hartu ducha. I w głównej mierze oskarża metafizyków reakcji i proroków ciemności, czyli lojalistów, niechętnych polityce jakiejkolwiek walce. Myślę tutaj o zwolennikach Wielopolskiego, którzy byli przeciwni od początku powstania i usiłowali je przeczekać, tak, nie angażując się w walkę, by w razie klęski nie ponosić konsekwencji. Rozpoznanie to potwierdza ta ostatnia scena ukazująca właśnie ptactwo, które rozszarpuje zwłoki powstania. Brony z wielką rozwagą, taktem, statkiem, cierpliwością i dyplomacją zbliżały się do przekrzywiającej głowy i uważnie badając stan rzeczy. Dotarła szczęśliwie aż do głowy i poczęła dobijać zapamiętale do wnętrza tej czaszki, do tej ostatniej fortecy polskiego powstania. Rozwaga, takt, statek, dyplomacja to są pojęcia, których używali ci, którzy byli przeciwnikami powstania, byli takimi konformistami, ugodowcami. I one, zobaczcie, zostaje użyte na określenie ptactwa, tego żarłocznego ptactwa, które dobiera się dosłownie do mózgu powstańca, czyli jakby te kruki i wrony próbują wydziobać ten warcholski mózg, który uosabia zagorzałych przeciwników powstania, którzy postrzegali ten narodowy zryw jako przejaw takiego szlacheckiego warcholstwa, zmierzają do zniszczenia tej przejawów myśli narodowo-wyzwoleńczej. Czyli szuka jak gdyby autor przyczyn klęski powstania, nie tylko w aktualnych uwarunkowaniach tych społeczno-politycznych, ale także w czynnikach historycznych. Bo jest jeszcze, moi drodzy, chłop, który pojawia się na końcu, chłopski nędzarz, bezczeszczący zwłoki powstańca, który ściąga z niego ubrania, ściąga z niego buty, a potem zdziera skórę z konia. I tutaj, no oczywiście, możemy tego chłopa jak najbardziej potępić, powiedzieć, że no, on nie ma szacunku, tak, do kogoś, kto walczy o jego wolność. Ale tutaj nie chodzi o to, żeby oskarżyć chłopa szargającego dosłownie zwłoki swojego rodaka, tak, który poległ właśnie za tą narodową sprawę, ale raczej chodzi o to, jak przez wiele, wiele lat szlachta zaniedbywała chłopów, nie uczyła ich, pozostawiała ich w ciemnocie, w nędzy, wykorzystywała ich, nie tłumacząc, tak, nie tłumacząc świata. No i teraz jak gdyby mają to, do czego doprowadzili. Czy mają nieuczonego chłopa, który patrzy na zwłoki powstańca, ale tylko z perspektywy tego, co może dla siebie uszczknąć, tak? Co może wziąć dla siebie. No on nie myśli ideami, no bo on tak naprawdę być może nawet nie wie, o co w tym wszystkim chodzi. To nie jest jego wina. To jest tak naprawdę wina tych, którzy przez lata ową warstwę społeczną chłopską zaniedbywali. No i przez to ta warstwa nie rozumie w ogóle idei powstania, tak? Gdyż dla nich ojczyzna to był tylko pusty dźwięk. On nawet pewnie nie wie, że zachowuje się niegodnie. Głęboko prawdziwie z całej duszy wielbił Boga za to, że w bezgranicznym miłosierdziu swoim zesłał mu tyle żelastwa i rzemienia, pisze z Jeronim Żeromski. Autor wyraźnie sugeruje, że gdyby warstwa chłopska miała wyższą świadomość narodową, scenariusz jego powstania mógłby być zupełnie inny. Także w opowiadaniu, można powiedzieć, Żeromski niszczy ten mit solidaryzmu społecznego, który ukazywała na przykład Orzeczkowa w Nadniemnym. Pokazał, że szlachta i chłopi żyją w zupełnie odrębnych światach. W zasadzie ma rację, bo w tych czasach daleko było do porozumienia. Polakom przyświecały zupełnie inne idee, inne cele, inne też były ich wizje powstania. No więc to powstanie tutaj po prostu przeraża i poraża. Także jest to, moi drodzy, głos Żeromskiego nie tylko w sprawie właśnie powstania, ale w sprawie zaniedbań, których szlachta dopuszczała się przez wiele, wiele setek lat. I teraz jeszcze dwie kwestie, o których warto tutaj powiedzieć.
Czyli kwestia taka, żebyście zwrócili uwagę na właśnie sposób, w jaki zostaje okazana śmierć Winrycha. Można ją zestawić z wizerunkiem śmierci Rolanda, tak? Tej wyidealizowanej, pięknej. Przypomnę, Roland to średniowieczny rycerz, który walczył dla Francuzów, walczył z Saracenami, czyli Maurami, którzy wtedy zajmowali część Hiszpanii. Jego śmierć była bardzo taka wzniosła, tam dosłownie nawet dochodzi do takiego wniebowstąpienia duszy Rolanda, sadzą po niego aniołowie i zostaje wzięty do raju, ale ta jego historia, ona miała zupełnie inną rolę wtedy do odegrania, tak, bo odbywały się wyprawy krzyżowe, więc miało to jakby zbudować taki dobry PR rycerzowi, który no szedł, tak, też o głodzie, chłodzie, ale oczywiście tego w utworze nie ma, ale zamordowanie owych niewiernych, no miała go spotkać nagroda w postaci od razu tam bytowania w raju, prawda? Natomiast tutaj mamy do czynienia z innym wizerunkiem śmierci, mało poetyckim, który nie ma nic wspólnego z pięknym umieraniem bohaterów. I to jest pewnego rodzaju taka linia, albo sposób pokazania właśnie takiej nieheroicznej śmierci, która nomen nomen oczywiście dominuje w życiu, prawda? Bo w śmierci na wojnie albo jakiejkolwiek innej sytuacji nic pięknego raczej nie ma. I o tym też będą pisali twórcy w XX wieku, w XXI wieku. Chociażby spotkacie się, albo już się spotkaliście z takim utworem Zdąży przed Panem Bogiem Hanny Kral, która opowiada właśnie o losach powstańców z getta warszawskiego. Kolejna rzecz, już gwoli podsumowania, próba odpowiedzi na pytanie, dlaczego to powstanie upadło. Szeromski mówi wyraźnie, dlatego że nie przyłączyły się do niego inne warstwy społeczne, bo chłop gnębiony przez lata był zobojętniały wobec faktu, kto go gnębi, jemu to było obojętne. Był głodny, nieoświecony, więc dziękował Bogu za dar w postaci butów. Ciekawa rzecz właśnie te techniki naturalistyczne i symboliczne, które tutaj się pojawiają. Naturalizm, przypomnę, to jest taki sposób prezentowania bohaterów, przestrzeni, miejsc, zdarzeń, który jest bardziej nastawiony na pewne takie, byśmy powiedzieli, okropieństwa. Twórcy naturalizmu, to między innymi Emil Zola, on mówił, że naturalista będzie przyglądał się rzeczywistości tak jak jakiś lekarz pod mikroskopem. Wyobraźcie sobie na pewno na lekcji, próbowaliście zobaczyć pod mikroskopem czy fragment swojego naskórka czy włosa, prawda? Jak to wygląda potwornie. No i teraz naturaliści właśnie przejaskrawiają tę rzeczywistość, pokazują, że w tym nie ma nic pięknego, jest brutalność, jest jakby naga prawda o życiu. Naturalistów interesowały właśnie dziedziczenie cech, popęd seksualny i no niestety byśmy powiedzieli takie zamiłowanie trochę do okrucieństwa, które jednak nie miało takiego charakteru estetycznego. Ja wiem, że może trochę tutaj mieszam, ale wierzcie mi, że w XX wieku pojawi się taka kategoria jak turpizm, który jednak będzie miał charakter trochę estetyczny, będzie kazał w tych brzydkich, brudnych rzeczach zobaczyć jakiś rodzaj piękna. Tutaj tego piękna nie ma. Ten naturalizm nie ma charakteru estetycznego, nie jest jakąś ideologią. Więc on się ujawnia w opisach śmierci Winrycha, w opisach cierpień rannego konia czy ataku wron na padlinę. I jeszcze, ponieważ rozmawiamy o Żeromskim młodopolskim, czyli o takim neoromantyku, obecny także jest w tym utworze symbolizm. Symbolizm, czyli takie poszukiwanie w elementach rzeczywistości jakiegoś drugiego znaczenia, jakiegoś drugiego dna. Symboliczna jest scena właśnie śmierci Winrycha. Chłop obrazuje stan świadomości ówczesnego społeczeństwa, tak, stosunek chłopa do powstania, jego niskie morale. No i atak wron na padlinę także jest symbolem, bo jest atak na mózg, prawda? Więc rozdziobem na skórki wrony nadciąga czarna, złowroga noc, zdaje się prorokować Żeromski. Tym samym utwór staje się taką groźną przestrogą, który ma za zadanie napiętnować ten zły układ społeczny w kraju. Jestem ciekawa Waszych wrażeń.
po tej lekturze, w końcu coś się dzieje, prawda? Nie takiego romantycznego i urokliwego, ale literatura także po to jest. Także po to, żeby wstrząsać, żeby uczyć, żeby pokazywać także trudne kwestie i trudne problemy. Dziękuję Wam bardzo za spotkanie i do zobaczenia.